Słyszysz mnie? Moja głowa. No i co teraz? A teraz dowiesz się, co masz zrobić. Nigdy się nie wycofywałeś, więc nie cofniesz się również teraz. Dobrze wiesz, że w tym mieście można zginąć, zamawiając taksówkę. Nigdy cię to nie powstrzymywało przed działaniem. I nie powstrzyma i tym razem. Myślisz, że oszukałaś śmierć? To śmierć oszukała ciebie. Jeśli musisz zabijać, to zabijaj. Jeśli musisz podpalić świat, to niech płonie. Zielony! Dla siebie kurwo, ani kroku! Wynocha z mojego domu! Śmierć w chwale, czy żywot spokojnego człowieka? Przemyśl to. Siemanko, witajcie w kolejnym już odcinku. A dzisiaj, tak jak dzisiaj, celem będą wyścigi, tak jak wspominałem w poprzednim odcinku, to też zaczynamy. Tu już, jak widzicie, dostaliśmy informację od Claire. Hej V, mam dla ciebie namiary na pierwszy wyścig. Nas brodzimy trochę na podwórku korpozów. Zaczniemy od Vista del Rey. Nie żeby mieli w dupie akurat te dzielnice, ale potem powkurwiamy grzecznych obywateli w Glen, pohałasujemy wokół Corpo Plaza i skończymy na molo w Well Springs. Spotkajmy się na starcie przy rogu Martin Luther King Boulevard i Skyline East. Daj mi znać, jak będziesz... Jak tam będziesz? Dobra, ta, nie wiem, czy tu trzeba mieć swoje auto, czy coś. Dobra. Tak zrobię Claire. Okej, odpowiadamy. No, odpiszę. Dobra, dzięki. Zamykamy. Ukończ wyścigi kwalifikacyjne 0 z 3. No spoko. Aha, tu widzę coś nowego. O co jest? O to mi chodziło. Tu i komunikator Claire. Gdzie to jest Claire? No gdzie ona tu? Tu? Jedna, dwie, no tu widzę wiadomości, mam trochę nieprzeczytanych. Dyspozytorka policji nawet jest? O, ciekawe. Dobra. No nic. Dobra, to na początek... W obozowisku bezdomnych doszło do masakry. Prześlę ci informacje, które zebrałam. Nie ma tego dużo. Pewnie się domyślasz, że może chodzić o cyberpsychopatę. Zależy mi, żeby nie zginął. Cyberpsychopatę to niestety, ale trochę muszę się bardziej uzbroić. Chciał to wybrać. O, może te. To jest policja. Oczywiście tutaj to nikt nie zareaguje. Zrobię wszystko. Okej, okay, pomyliłem się. Zareaguję. A myślałem, że nie. Dobra, zgubmy to.
Te auto powinno być dobre na wyścig. Mam wrażenie. Dobra, w tamtą stronę musimy jechać. No już nie, w sumie nie pamiętam, czy... Kurde. Czy my będziemy jechać swoim, czy też dostaniemy propozycję jej auta stuningowanego. Mam nadzieję, że uda się wygrać. Ha. Miej zderzeń. W momencie nie jest to nam potrzebne. O, takim czymś. Ale to za wolne. Nie wiem, czy ten auto też nie jest zbyt wolne. Chociaż może się uda, że nie. Dobra. To tu słupki stawia. Udaję się na wyścig. Czekajcie, czy ja muszę tu wjechać? Wjechać tu za bardzo nie mogę. Dobra, wsiądźmy. Zadzwoń do Claire. No to łączymy. Claire, jestem na miejscu. Świetnie, też niedługo będę. Dobra, czekam. To powiedz mi jeszcze, którym wozem chcesz pojechać. No właśnie. Moim czy twoim? Dobra, niech będzie. Będę jej jechał. Twoim. Okej, pojedziemy bestią. Zaraz przyjadę, pa. Bo czuję, że niby, że to auto jest fajne i może się sprawdziłoby, to jednak auto zmodyfikowane będzie pewnie lepsze do tego celu. Czyli w tym wypadku jej. Usiądź na ławce, poczekaj na Claire. No dobra. A nawet... Scott? Za ile mam tam być? Ej! Postawiłem na nas kupę forsy, przegrana nie wchodzi w rachubę! Patrz, Samson. Aha, nie, moje auto właśnie tak skończyło. Byłby wstyd przegrać z kimś takim jak on. Wyluzuj. Zgubi się na pierwszym zakręcie. To jeszcze w nocy. No dobra. Co my tu mamy do czynienia? Jest zmodyfikowane nieźle. Podwyższone. Już pojechał? Aha, dobra, to są te pojazdy, okej. Okay. O tych japiszonach? A co mam, kurde, myśleć? A, i nawet jest... okej. Okay. Nie, no to są szybkie bryki. Peter? Człowiek z układki Time'a i Guru... Zajebiście. Masz na myśli jego wygraną? Chują, co się robi z gajerami na Pita. Hej, V! Dobrze cię widzieć. Jak ci się to podoba? Siema, Claire. Opowiem ci o wrażeniach, jak dojedziemy do mety. Byle w całości. Myślę raczej o tym, żeby wygrać. Bez obaw. Potrafię dodać gazu. Gliny nie mają z tym problemu? Problem robi się niewidoczny, gdy zasłania go stos eurobaksów. Pieniądz rozwiąże każdy problem, co? Mhm. A więc trupy padają tutaj bezkarnie. Policja ma w dupie, kto zginie w wyścigu. Wszystko idzie na konto wypadków drogowych. Kula w czaszce to też wypadek drogowy. Jakie drogi, takie wypadki? Jakieś porady przed startem? Nie zdejmuj nogi z gazu. Ja postaram się spowolnić paru natrętów. Ale w tym wyścigu bardziej liczy się prędkość niż siła ognia. Okej. Nie będę zwalniać. Aha. Masz tu drzazgę.
Po co ta drzazga? Wyświetli ci trasę. Bez niej nie wiedziałbyś, gdzie jechać. Oho. Musimy przejechać przez wszystkie punkty kontrolne, inaczej nas zdyskwalifikują. Jak chcesz się jeszcze pokręcić, to proszę bardzo, ja posiedzę w wozie. Kiedy startujemy? Drzazga. Usłyszysz speakera. Dobrze. Wsiądź do wozu Chloe. Aha, to my tym... tą bestią. Jesteśmy mniej więcej w połowie stawki. A, dobra, no to cóż. Nie traćmy czasu. Mam nadzieję, że plamy nie dam. Przyjmujemy ostatnie zakłady. Nie bać się, obstawiasz! Pierwszy wyścig eliminacji. Cyprosta jest dość długa. Jeśli ktoś chce się wycofać, to już za późno. Czas zapiąć pasy, zacisnąć zęby i przygotować się na kopa. Start za 3, 2, 1. To za natręt, no. Trzymaj się! Uważaj, kilka wozów za nami. Będą taranować. Życzę powodzenia. A matówce jest... Dobrze się trzyma drogi. To jest plus. Takiego ruchu. Przed nami ostry zakręt. Trzymaj się. Dobrze nam idzie, Vi. Oby tak dalej. Nie zapeszaj. No właśnie, nie zapeszaj. W sumie wystarczy jeden błąd i po sprawie. On na dupie już siedzi. Dobrze nam idzie, Vi. Oby tak dalej. Nie zapeszaj. Dobra, ostatni checkpoint. To chyba wygrana. Zwycięzcami zostają Vi i Claire! Gratulacje! Wygraliśmy, kurwa, pierwsze miejsce! Nie wierzyłaś we mnie, co? Pierwsze miejsce, Vi! To nie tak, że nie wierzyłam, ale... Wiem, pierwsze miejsce. Nie musisz powtarzać. Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy mecie, w razie czego. Robi się. Powiem szczerze, że nie było aż tak ciężko, przynajmniej na tym pierwszym wyścigu. Spieszy ci się dokąd? Jednak chcesz rozmawiać? Ścigasz się tak co roku?
To mój czwarty raz. Pierwszy udało się wygrać, a potem... Potem człowiek się uzależnia. Nie chce odpuścić. Nie chce czy nie może? Co za różnica? Dlaczego to robisz? Chodzi o forsę z wygranej? O to, żeby być pierwszym? Bo sprawiasz wrażenie mocno zdeterminowanej. A ty nie lubisz wygrywać? No w sumie... Pewnie, jak każdy. No widzisz, mam tak samo. I lubię kończyć to, co zaczęłam. Więc wygrajmy te cholerne wyścigi. Jasne. Taki jest plan. Podrzucić cię do garażu? No, możesz. No to jedziemy. No dobra. O, gdzie ona? Jestem ciekaw, bo już też tego nie pamiętam za bardzo. Czy stopień trudności w miarę postępów dalszych nie będzie się zwiększał jednak? Bo trzeba przyznać, że ten wyścig nie był w sumie aż taki ciężki. Dobra. Nic nie pogadają. Teoretycznie te wyścigi nie są legalne, tylko są bardziej nielegalne, ale policja za pieniądze przymyka oczy. Dobra, pomijmy tą podróż. Okej. Dobra, zadanie poboczne. Teraz tak. Zaczekaj jeden dzień. Dwa wyścigi nam zostały, więc znów zrobimy tak. Przewin czas. Mamy godzinę 23. Czy jak przewinę sobie o 8 godzin, czy to będzie traktowane już jako jeden dzień, bo to już to było przed północą. Napisz do Chloe. No dobra. Czy ona tu teraz znajdę ją, czy jej znajdę? Jest. Otwórz komunikator. Siema V, nie żebym bała się z tobą jeździć czy coś, ale poświecz proszę przed następnym wyścigiem. What? Hej, uważasz, że stwarzam zagrożenie na drodze? Od zagrożenia na drodze jestem tu ja. Ty masz nas cało doprowadzić do mety. No co, po prostu taki już mam styl prowadzenia. To część mojego uroku. Za to cię lubię. Ale serio, poćwicz. Nie odpuści. Dobra, już odpowiedzi żadnych widzę nie będzie. Teraz tak. Czyli tak, cały czas jest jeden dzień. No dobra. Mapa. Nie, teraz chyba postać.
Oj, oj, oj. A, dobra, tutaj jest. Przewin czas. No dobra, to zróbmy to. 049. Dobra. Hej, następny rajd jest na Bloodlandach. Z nomadami nie ma żartów. Ty idzie o wyścigi na ich terenie, więc bądź w dobrej formie, błagam. Widzimy się na końcu Brookland Street na Nowej Tamie. Zadzwoń do mnie jak ostatnio. Do zobaczenia w takim układzie. Chyba nic nie będzie pisała. Zadanie zaktualizowane. Dobra, ta przyjechała, ale ja jej chyba tutaj nie wsiądę. No pewnie. Gdzie to było? Nie. Dobra, udaj się na wyścig, tylko żebym jeszcze miał czym. Czemu ten samochód tam stoi? O, 3 km. Policja jest. A to. Teraz jestem w tym miejscu. Wtedy oni do mnie strzelali. Momencik. Tu mam iść. Czyli tu. Oczywiście też jej pojazdem pojadę. Cię cholera. Najbliżej to jest tu. Jeżeli nie będzie żadnego pojazdu do zawinięcia, no to będziemy wzywać swój. Dobra. No i niestety tu ruchu to praktycznie żadnego. Strzelanina. Wow, wow. Wiem, że tu jesteś. Co tu się dzieje? Co to za jedni? Strzelec, Miletech. A to jakieś policyjne porachunki z tego co widzę. A tamto? To jest reflektor. To też? Kadet. Tak. Dobra, nie będę tu się na razie wcinał. V. Teraz tak, mamy tu 3 pojazdy. Weźmy tego do wyboru. Może tym pojechać? Chociaż to raczej terenówka by się przydała. Maleta,
kurde, gdzież to był? Czemu się nie mogłem tu przenieść? Nie było tego punktu. Okej. No i tu będziemy czekać na tej ławeczce pewnie. Dobra, znowu dzwonimy. Hej, Claire. Gotowa do kolejnego wyścigu? Ten będzie ciężki. Offroad i dużo strzelania. Weźmiemy moją bestię. Chcę ją wypróbować w terenie. Jakby co, to jestem już na miejscu. Świetnie. Za chwilę do ciebie dołączę. Czyli bez propozycji nawet. Tak jak sądziłem. Offroad, więc terenóweczka bardziej się sprawdzi. Nie mam tego. Skąd mam wiedzieć, komu pożyczyłeś? Oj, to jeszcze za dnia. To nie mój problem. Tak, serio. O mego autopsy nie ma. Dobra, najpierw zobaczmy, co my mamy tu do czynienia z przeciwnikami. Słuchaj, młody. Masz czuć te szmaty z Aldecaldos. Resztę mam w dupie. Wiadomo. Jedziesz tu pierwszy raz, młody, więc chuja ci wiadomo. Jak nie skasujesz ich na pierwszym odcinku, to nie będzie kaszki na mecie. Wiem, wiem. Badlandy są nasze, albo my, albo oni i tak dalej. Słyszałem to 500 razy. No mówiłem, tu nie będzie łatwo. Wow. Na Badlandach każdy widzi, że najlepszy jest Luigi! Już nie, myślałem, no ty ma... że mnie dzisiaj wystawisz. I znowu będę musiał wziąć Bulliego na działowego. Bulli to świetny strzelec. Tak, ale on mówi. Dużo. Co? Gęba mu się nie zamyka. Rozprasza mnie. I źle ci nam zakręty. Szczerze mówiąc... Na następny raz. Nie wiem. W bagażniku masz dwa opakowania srebrnej taśmy. Tak tylko mówię. Spróbuj. Bank. Dobra. No tym autem to raczej nie mają tutaj szans. Za dużych. A podejrzewam, że te też nie za bardzo sobie poradzą w tym terenie. Więc między tymi dwoma będzie pewnie rywalizacja największa. Dobra, idziemy do Claire. Hej, V. Dobrze cię znowu widzieć. A więc przed nami kolejny wyścig. Drugi z czterech, mam nadzieję. Gotów na jazdę w terenie? Coś mało kibiców, nie? Kto chciałby się prażyć w tym słońcu? Dla paru ścigających się wariatów? Tak, średnia rozrywka. Widzę tu konkretną ekipę Aldecaldos. Uważają ten wyścig za swój. Niesłusznie? Nie. Z reguły ktoś od nich go wygrywa, więc pewnie słusznie. Skąd mam wiedzieć? Dobra, nie zamierzam smażyć się w tym słońcu. Zostaję w wozie. Jasne. Tak, serio. Dobra, też idziemy. Nie powiem. Podczas nagrania tego odcinka też jest zmarzalnia na dworzu. Ile tu już mam? Prawie 33 stopnie. Na zewnątrz. No. Panie i panowie, zapnijcie pasy. Poprawcie majtki. Rozgrzejcie swoje kruchoty. Startujemy za 30 sekund! Hej, ty! Nie zwracaj uwagi, Luigi zawsze tak świruje. Hej, słyszysz? Co tam? Powodzenia w wyścigu! Dzięki. Oj. Ja mam z zewnętrznej kamery. 3, 2, 1! Ile? 35 jest. Wo, właśnie. Wracaj na trasę. No i pierwsza lama.
Ła. Wiem, to nie będzie łatwa trasa już. Ła. Cofaj. Tego to łykam jak... Przeszkody. Płacie, panie. No nie może być. Nano. I Margo! Nie jest źle. Mamy szansę na finał? Całkiem spore. Podjedźmy pod metę. Kurde, to było do wygrania, no. Ten ostry zakręt niestety zweryfikował to. Jaki skrót? Przecież to jest teren rejsu. Zakład, to mi nie uwierzy. I straciliście go? Jezu, nie wierzę, jak z pieprzonymi dziś. I jak mi idzie? Dobra. Niepewnie tniesz zakręty i ostatnią dzidę mogłeś zrobić szybciej. Ale no. Czyli masz rację. Nie żałujesz, że wzięłaś mnie na kierowcę? Jeszcze nie. Poprzedni jeszcze. Kierowca był lepszy ode mnie? Był. Był dobrym mężem i świetnym kierowcą. Mogę wiedzieć, jak zginął? A jak ginął wyczynowi kierowcy?
Rok temu dotarliśmy aż do finału. Byliśmy na czele, kiedy... Może zmieńmy temat. Tak. Chcesz podwózkę pod mój garaż? Jasne. No to w drogę. Dobra, zaczniemy znów tam. Dobra, i ten trzeci wyścig też zrobimy. W sumie tu ich chyba jest 4. Skoro ma być to odcinek wyścigowy, no to będzie cały odcinek wyścigowy. Dobra, pomijamy sekwencję. Znowu tu przemknę tak po tej stronie. Nie, teraz wysiądę normalnie. Okej. A ja znów. Zadania poboczne. Szybka i wściekła. Ukończ wszystkie wyścigi kwalifikacyjne. A to są 3. Aha, czyli 4 w sumie. 4 jest pewnie finałowy, jak rozumiem. I teraz musimy go wygrać, żeby się dostać do niego, tak na dobrą sprawę. Więc 24 godziny. Okej. Przeczytaj wiadomość od Claire. No hej, kolejny wyścig, tym razem na moim podwórku, więc pomóż mi przypomnieć lokalsom, że Claire nie wali się w chuja. Widzimy się na rogu Brandon Street i Wallsen Street. Daj mi znać, jak już tam będziesz. No, pokażemy, spróbujemy. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Ja na wszelki wypadek sobie to zapiszę. W razie W. Dobra, teraz tak. Z tym autkiem... Nie mam w ogóle jechać. Wszystkie wyścigi kwalifikacyjne, no okej, okay, no ale... A, dobra, ona tam pisała. Tylko gdzie to teraz jest? Szybka i wściekła Santo Domingo, daj się na wyścig Santo Domingo. To jest tu? Nie, ostatnio gasi światło. Jest Panam. Czekajcie. Gdzie to jest dziennik? Okej, to jest to. Co, mam jechać tu? Rozumiem. Chyba tu. Zobaczymy. Nie zajeżdżaj drogi. Pytanie, czy będzie to w nocy, w dzień, czy może będzie w ogóle w południe.
Kurde, gościu znikł. Dzwonimy. Hej, Claire. Dee, gotów na kolejny wyścig? Już na ciebie czekam. Wolisz prowadzić swój wóz czy moją bestię? Bestia, to od końca do... Od początku do końca. I po to tyle na nią chuchałaś i dmuchałaś, żeby stała w garażu. Świetnie. To spotkamy się na miejscu, tak? Zaraz przyjadę. Do zobaczenia. A my odpoczywamy. Dobra. Oczywiście przyjrzymy się, z czym mamy do czynienia. Znałeś Dinera Sena, nie? Dlatego Widzę ten sam pojazd. Rally. Cześć, aha. Pozwól, że obejrzę sobie wózek przed startem, czy wszystko gra. Tylko bądź w pobliżu, w razie czego. Nie boisz się, że tym razem skończysz martwa? Dlaczego akurat dzisiaj? Nie mówię, że dzisiaj. Może następnym razem. Albo następnym. Moją znajomą zabiła wadliwa instalacja elektryczna. We własnej kuchni. Więc wiesz, co ma być, to będzie. Jak widzisz nasze szanse? Wiesz, ciężko będzie wygrać z Luigi'm. Dzisiaj jedzie z nim Marco. No i? Ta dziewczyna bardzo lubi strzelać po kapciach, ale nie myśl o tym. O. Skup się na trasie, a ja zajmę się atrakcjami. Wybacz, ale muszę ostukać opony, zanim ruszymy. Jasne. Mhm. Czyli w takie opcje nie fair. Czekajcie, czy to jest tu? Chyba tak. To jest ta dziewczyna. Coś... Nie, teraz to? To oni chyba tym autem jechali. Chyba tak, to co? Bodajże to ci. No dobra. Wsiąść do wozu. Odpalajcie swoje potwory! No dalej, dalej! Dajcie mi trochę spalin! Niech usłyszę ryk silników! O, jak dobrze! Odliczamy! 3, 2, 1... 25 punktów kontrolnych. Aha, tu się... To Luigi! Gonko! Tutaj już nie ma zabawy. Będzie zakręt! Tnij ostro! Łocie, panie! Aż tak wylecieć to nie chciałem. No co jest grane? Czemu ja tutaj nie mogę przejechać? Nie, no bugi jeszcze jakieś z tego co widzę. Aha. Niby jest, a nie jest. Cofnij się do punktu kontrolnego, F. No co jest? Wiedziałem, że coś takiego będzie. Dobra, jeszcze raz. Czyli wyciąłem niejako poza obszar możliwy. Mimo, że tam nie było płotu, to wyjechać z tego terenu się nie dało. Wsiąść do wozu, dobra, to jeszcze raz próbujemy. Trzeba uważać na tamte miejsce. Oczywiście na samym końcu musimy być burzym. Dobra, udało się. Widzisz tego z przodu? To Luigi. Nie. Gonko! Jestem pierwszy. Będzie zakręt, tnij ostro. Kuźwa mać.
dość długi odcinek prostej. Uważaj na tych z tyłu! Będą wyprzedzać! Niech próbują. Jestem zawiedziony, że tak pusto na drogach jest. Przecież to jest 4 rano. Spodziewałem takiego zakrętu tu. Możemy to wygrać, Vi! Nazywam się Arif Iqbal. Zapraszam na serwis informacyjny. Dzisiejsze wiadomości... Czy tamtego wyprzedzić? ...od fantastycznej informacji. W przyszłym roku w naszym mieście odbędzie się długo wyczekiwany festiwal kultury japońskiej. W programie znajdziemy m.in. pokazy... 17. ...anime, koncerty z udziałem najpopularniejszych na świecie grup liczne warsztaty kulinarne. Sponsorem tytularnym... Ostre zakręty tu widzę są. ...korporacja Arasaka. W imieniu mieszkańców Night City chciałbym was przywitać. Arigato gozaimasu. Uliczny kryzys. W ciągu kilku lat populacja bezdomnych Night City wzrosła o ponad 300%. NCPD zapowiada, że na dniach... O Jezu, co to było? Uważaj na tych z tyłu! Będą wyprzedzać! Niech próbuję. Jakieś oszustwo było. Okra jest, nie wiem co jest. Night City. Ile dla was znaczy? 21. Jak dobrze znacie jego historię? Kim był Richard Knight? Ile stacji metra znajduje się w systemie Enra? W której dzielnicy miasta możemy zjeść najlepsze burrito? Odpowiedzi na te oraz podobne pytania znajdziecie na otwartej niedawno stronie internetowej. Wejdźcie w link wyświetlony poniżej. Można wypaść łatwo, a ten deszcz też nie pada bez powodu. Czemu jestem trzeci? To jakieś paki są, jak słowo daje. Leje teraz jak cholera. Brawa dla Vi i Claire! Pierwsze miejsce, Vi, wygraliśmy to, kurwa! Jesteśmy w finale! Tak, udało się. Nie zatrzymuj się, okej? Odjedźmy kawałek dalej. Po co? Chcę pogadać. Musisz się o czymś dowiedzieć. W porządku. No proszę. Usiądźmy tam sobie, okej? Kurde. Lepiej był na przystanku. A ona chce w deszczu siedzieć? No chyba ją... Ładny widok. Tak, pogoda też. Lubiłam tu czasem siadać z Dinem. To co chcesz mi powiedzieć? Wspominałam już o Dinie, moim mężu, prawda? Był twoim kierowcą. Najsłodszy człowiek, jakiego znałam. Przyjaźniliśmy się jeszcze przed moją korektą płci. Przywiózł mi żonkile do szpitala. Na nowy początek, powiedział. Długo byliście małżeństwem? 12 lat. Dean śmiał się, że na 15 rocznicę. Może wreszcie namówi mnie na pierwszy wszczep. Szykował jakąś niespodziankę. Mogę zapytać, czemu nie masz żadnych wszczepów? Lubię maszyny, Vi, ale nie zamierzam sama stać się jedną z nich. To dziwne? Trochę tak, ale w porządku. Jeśli ktokolwiek miałby mnie namówić na wszczep, byłby to Dean. Ale cóż, nigdy się nie dowiemy. Dlaczego mówisz mi o mężu? W sensie, że akurat teraz? Rok temu zginął w wyścigu.
w finale. O. Ale nie tak po prostu. To się jakoś wiąże z naszym wyścigiem? Poniekąd. Rzecz w tym, że mój mąż został zamordowany. O! Zabił go jeden korporacyjny chujek. Peter Sampson. Wyjątkowa gnida. To jak właściwie zginął twój mąż? Wychodziliśmy na ostatnią prostą. Sampson pruł asfalt przed nami. Wiedzieliśmy, że już nie wygramy, więc Dean zaczął zwalniać. I wtedy ten chuj nagle przehamował. Zrobił to specjalnie. Dean stracił kontrolę. A czy nie na tym polega ten wyścig? Nie rozumiesz. On już nie miał powodu. I tak by wygrał. Zabił z premedytacją. Kim jest ten korp? To nieistotne. Dla mnie był zawsze po prostu przeciwnikiem, ale dla Dina. Znali się jeszcze z dawnych czasów, Dean i Sampson. Coś między nimi zaszło? Dean nigdy mi nie powiedział, ale tak. Było coś między nimi. Jakaś zadra. Te wyścigi traktowali bardzo osobiście. Dean nie znosił, gdy Sampson wygrywał. Jesteś pewna, że to było zabójstwo? Może przemawiają przez ciebie emocje? Widziałam, jak kłócili się przed wyścigiem. Zabiję tego sukinsyna. Podczas wyścigu? Ludzie ciągle giną na trasie. Nie będzie w tym niczego dziwnego. Wszystko odbędzie się według reguł. A co jeśli Sampson nie pojawi się na wyścigu? Nie odpuści sobie takiej chwały. Na pewno się pojawi. Rok temu został mistrzem. Myślisz, że nie zechce tego powtórzyć? Czego ode mnie chcesz? Mam ci pomóc go zabić? Wolę dorwać Sampsona niż wygrać wyścig. Jeśli pojawi się taki wybór... Przepraszam, że cię okłamałam, Vi. Więc? Co ty no dobra. Na to? Skoro to dla ciebie takie ważne, załatwmy tego skurwiela. Dziękuję. To dla mnie cholernie ważne. Więc widzimy się w finale. Tak jest. Do zobaczenia, Vi. No dobra. Czekamy na ostatni wyścig. W momencie, jeszcze jakieś tam niedociągnięcia widać były. Dobra. Ja znowu zaznaczam zadanie. No i kolejny dzień musimy poczekać. Nie to, gdzie to w którym to momencie było? Przewiń czas. Dobę. No dobrze. Cześć Vi, dzięki za tę ostatnią rozmowę. Oczywiście nie ma sprawy, masz moje pełne wsparcie. Razem pogrzebiemy Sampsona. Dzięki Vi. Dzięki, że przede mną się otworzyłaś, doceniam to. To ja dziękuję, że mnie wysłuchałeś. To wiele dla mnie znaczy. Do zobaczenia, Claire, będzie dobrze. No dobra. Zaczeka jeden dzień. I w sumie to są dwa dni. W rezultacie. Jak rozumiem. Dobra, przewijamy jeszcze raz. Dobę. No dobra. Przeczytaj wiadomość od Claire. No cześć. Finałowy wyścig pojedzie...
autostradą. Będziemy mieli na sobie oczy całego miasta. Początek w Chart Hill z widokiem na North Oak. Wyślę ci namiary, przedzwoń do mnie stamtąd. Dobra, zadanie zaktualizowane. Jak to daleko jest stąd? 2,4 km. Dobra. Widzę, co się tam jeszcze pisała. Znajdę ja tę wiadomość? Niestety nie znajdę, dobra. Zdywamy swoje autko. To niestety pada cały czas. Przy okazji przetestuję te auto, jak się sprawdza w takiej pogodzie. Muszę przyznać, że całkiem. Rewelacyjnie się trzyma. Dzieraczek to tu... A! W środku widzę deszcz nie pada. A nie, pada. A nie jest to aż tak widoczne na szybie. Szkoda, bo deszcz pada, jakby nie było dość spory. Jesteśmy już na obszarze odpowiednim. Wow, wow, wow. Ile nam? 450 metrów. Wybieram oczywiście jej auto do końca. Tym bardziej to, co nam opowiadała, że tu niestety jest gostek, który z premedytacją zamordował jej męża. Ładne LEDowe parasolki. Fajna sprawa. Szkoda, że jeszcze nikt tego na coś takiego nie wpadł w obecnym czasie. Chociaż ta parasolka to za dużo. Ja nie wiem, co ona słania. Co tam słychać w wielkim świecie? Co tam słychać? Oj, za dużo opowiadania. Dobra. A i ludzie znikają. Zadzwoń. Cześć, Claire. Czas na finał, V. Nasz wielki wyścig. Dołączysz do mnie? Ja już tutaj czekam. Tak, ale słuchaj, wyjedziemy na autostradę, więc musimy wziąć szybką maszynę. Wolisz pojechać bestią, czy swoim wozem? Szybką maszynę. Ja pierdzielę. Biorę bestię. Mogę pojechać twoją bestią. Co ty na to? Nie mam uwag. Spotykamy się na miejscu. Tak jest. Zaczekaj na mnie. Historii starożytnej właśnie na coś nie ma? Dobra, weź te domatnie i już do nas wraca. Dobra, kto to godzina jest? Jest to 1:50. Ciekaw jestem, jak będzie ruch. O, to już policja obstawia. Czyli finał jest bardziej legalny? Masz przejebane, okay. Samson. Odpieprz się ode mnie, wariatku.
Żadnych wyrzutów sumienia, co? Najmniejsze. Aha, dobra, czyli ten jedzie tamtym autem. Już nie żyjesz, słyszysz? To twój nowy kierowca. Na twoim miejscu zabrałbym zabawki i dał nogę. Claire nie umie zachować swoich partnerów przy życiu. Ty jebany fiucie. Prawda jest taka, że Dean był chujowym mężem i chujowym kierowcą. Miał o sobie za duże mniemanie i dlatego rozjebał się rok temu. Pogódź się z tym. Nie ja go zabiłem. Zabiło go własne ego. Nie jesteś bezkarny, Samson. Claire, przestań! Mamy przed sobą wyścig do cholery. Uważaj! Pierdol się. Chodź. Co zachowaj za... parę na później. Oj, złamany. Nie przejmuj się, skarbie! Tak? Zrobię ci twój ulubiony masaż po wyścigu! Muszę powiedzieć, że będzie chyba dobrze wygrasz, sporym rywalem. Do raju, kochany. Nie ma żadnego jeśli. A zaraz, my tutaj jesteśmy. No, będzie interesująco. Dobra ludzie, to maszyn, to maszyn. Czas rozbić kilka wozów i kilka... Ile tu będzie punktów kontrolnych? 33. Przed nami ostry zakręt. Trzymaj się. Siedź mu na ogonie. Jakim ogonie? Ja zaraz jestem Nie, jestem pierwszy. On siedzi na moim ogonie. Trzymaj się blisko Samsona? Zgłoszenie przestępstwa. Jeden Samson, tam jest. No co, załatwi go, czy go nie załatwi? Aha, odpadają elementy od niego. Za nim wi- Nie ma prędkości mierza niestety. Dobry kaszem się nie pojedzie. Staram się jak mogę. Tutaj oddala się. Skończmy z nim. Siedź mu na ogonie.
za długo trwa! Podejdź do niego szybko! Rzuć broń! Jak się masz, Samson? Zostaw. Nic nie zrobiłem. Ty mały śmieciu. Nic nie zrobiłeś? Nie pozwól im, proszę. Błagam, błagam! Jezu, Claire, o co ci kurwa chodzi? Nie zabiłem twojego starego. Zamknij ryj! Twój mąż sam cię zabił do kurwy nędzy! Wypuść mnie stąd! Już się nie wykręcisz. O czym on mówi? Co za różnica? Myśli, że wygada sobie życie. Nie! Nie pozwól jej! Nie zabiłem jej męża! Powiedziałam, żebyś zamknął ryj! Zaczekaj, Claire. Chcę to usłyszeć. O co? Co masz do powiedzenia, Samson? Jej facet próbował wyprzedzić mnie przed metą, ale stracił panowanie za kółkiem. Zepchnąłeś nas! Nawet jeśli, to takie są kurwa zasady! Nie złamałem reguł! To prawda? Twój mąż zginął zgodnie z regułami gry? A jaka to różnica, Vin? Ten skurwysyn go zabił. Musi zapłacić. Czego ty ode mnie chcesz? Sama zabijasz, jak każdy! Claire, twój mąż zginął zgodnie z regułami. Kochałam go, Vin. Kochałam go bardziej niż życie. Mam teraz wypuścić tego... Mam go teraz, kurwa, wypuścić? Tego oczekujesz? Może masz rację, Vin. Dziękuję. Ale mam to w dupie. Co? Nie! Twój Din nie był taki święty jak dziś... Nie wiem, co to byłoby lepsze. Ale cóż. Tak miało być. Chodźmy już stąd, Vin, proszę. Tak. I co? Wyścigu nie ma. No już po wszystkim, co? Na to wygląda. Jaki był twój mąż? Lubił sobie pospać z rana. Pomału zapominam. Boję się, że całkiem go zapomnę. To, co najważniejsze, zostanie. Wiesz... Miłość. Co? W porządku, Claire? No co? Wyglądasz na przybitą. Nie jestem przybita. Prawdę mówiąc, niczego nie czuję. Nie martw się. Będzie lepiej. Z czym? No wiesz, ze wszystkim. Ruszysz przed siebie. W tej chwili jedyne miejsce, do którego chcę ruszyć, to mój barek. Nie chciałabyś kiedyś tego powtórzyć? Mam na myśli wyścigi ze mną. Nie, w zasadzie to nie zamierzam się już nigdy ścigać. W ogóle? W ogóle. To było coś naszego. Należało do mnie i Dina. Z tobą chodziło tylko o dorwanie Samsona. A tak. I stałem się narzędziem do wykonania jej planu. Bestia jest twoja. Co? Oddajesz mi swój wóz? Nie mój, Vi. Należał do mnie i Dina, a że nie ma już nas. Trzymaj się, Vi. I popraw zakręty, bo kiedyś skończysz na słupie. No dobra. Zadanie ukończone. W ten sposób mamy kolejne auto. No
No nic. No dobra. Historia była dość interesująca. Finał był taki, jaki widzieliście. No, widzimy się w następnym odcinku. Pewnie też jeszcze jakieś zadania poboczne porobimy, bo troszeczkę ich tu pozostało. Przede wszystkim z tą taksówką musimy się uporać. Chyba tam jedno zadanie zostało bodajże, jedno auto właściwie. No, a co dalej będzie, to czas pokaże. Dobra, jeszcze raz. Dzięki za obecność i do następnego. Ciao.